Witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę pana, proszę powiedzieć, jak to jest, że w jednej osobie mieści się rola ostrego, wulgarnego gangstera, a w drugiej no, występuje pan w sukience? Aha, tak. No, jeden film jest dobry, drugi zły. To nie od nas zależy, aktorów. My jesteśmy tylko elementem filmu zawsze. A co z tego będzie, to już reżyser decyduje, montażysta. Czasem jest tak, że podpisujemy umowę, zaczynamy zdjęcia do jakiegoś filmu. Po paru dniach orientujemy się, że to chyba był błąd. No ale co zrobić, taki jest zawód aktorski. To jest po prostu zawód na telefon. Czasem jeszcze zadzwonią, to dobrze. Panie Janku, co pan robi w październiku między 15 a 25 na przykład? Tak to wygląda. A co jest, co pan, jaka propozycja? No i wtedy się przyjmuje, albo nie. To nie jest tak, że aktor wybiera sobie, no, z czegoś trzeba żyć. Zwłaszcza jeśli się pracuje w teatrze. Bo żeby na przykład móc sobie uczestniczyć w próbach, czy... ja pracuję w Teatrze Narodowym, jestem na etacie. To dobrze, jak zaczynam na przykład próby, żeby mieć jakiś zapas, coś na kupce, jakieś pieniądze, żebym mógł sobie pozwolić na próby, bo to czasem trwa parę miesięcy. Człowiek jest wtedy wyłączony z innych zajęć. Bardzo ciężki zawód. Jak pan to robi, że pana kochamy? No ja nie zabiegam specjalnie o to, żeby mnie kochano. To chyba jest cała tajemnica tego. To jest, wie pan co, to jest chyba tak. Nie należy się mizrzyć i dopraszać. Aktor jest wystawiony na ocenę. I co tutaj, to jest podobnie jak z psem, z kotem czy z dzieckiem. Ja jestem zwolennikiem traktowania na przykład dzieci poważnie. No, nie, że jakiś to malutki, śliczny, bo to nie. To staram się traktować dzieci poważnie, podobnie zwierzęta. One to wyczuwają. I widzowie mają coś chyba z tego. Z takiego, chyba wyczuwają fałsz, kokieterię. To nie ma co się zgrywać wbrew pozorom. Dlatego mnie bardzo denerwuje, jak ktoś prywatnie się coś udaje. Jak narodził się Jan Frycz, aktor? Ja już mówiłem to na tym spotkaniu. To przede wszystkim tak, urodziłem się w Krakowie, pod Kościołem Mariackim właściwie. Na ulicy Rogu Szpitalnej i Świętego Marka. Z okien mojego domu w Krakowie na pierwszym piętrze było widać Teatr Słowackiego. Myśmy tam chodzili z dziećmi, z kolegami, jak miałem 5-6 lat, grać w Zośkę. Beki tak zwane. Aktorzy wychodzili z teatru. To były czasy takiej, no, komuny, czasy otalionu, ganiania się za papierem toaletowym. Nam się dobrze powodziło. Znaczy nie byliśmy biedni jakoś specjalnie. Niemniej, bo ojciec był górnikiem, bardzo dobrze zarabiał. Natomiast jak ja widziałem tych ludzi wychodzących z teatrów z wyjściem służbowym, aktorów, to oni dla mnie byli jacyś inni. To był jacyś inny świat. Bardzo zapragnąłem być tam, właśnie w teatrze. I tak właśnie pomyślałem sobie, to ja ucieknę do teatru. Bo za granicę nie można było wyjechać. Paszportu nie dawali wtedy. Nie było tak łatwo. Nie. Nie można było. To była komuna. I ja pomyślałem sobie, ucieknę do teatru, bo tam jest inny świat. Czym jest dla pana aktorstwo? Albo na przykład literaturę. Tutaj jest taki napis, nie wiem, czy zauważyliście. Kto dużo czyta, ma kilka żyć. Czym jest dla mnie aktorstwo? Tak. Wie pan, co zależy... Dzisiaj ja już jestem, patrzę na swój zawód trochę z innej perspektywy. Już nie mam tak tyle entuzjazmu co dawniej.
No, aktorstwo jest teraz dla mnie sposobem na zarabianie pieniędzy. No. To jest mój zawód. Chociaż ja sam i polecam wszystkim zresztą, to kimkolwiek się nie jest, to dobrze mieć jakiegoś innego pierdolca. Oprócz tego, co się robi. Ja na przykład mam tam swoje modele RC, samoloty, różne sobie tam zdalnie sterowane. Nie drony, nie, tylko takie te samoloty, jestem modelarzem, trochę maluję. No, próbuję sobie różne takie zajęcia. Ale to wymaga cierpliwości. Otóż to, właśnie, to wymaga cierpliwości, bo to jest zupełnie innego rodzaju skupienie. Ewa, jak się tak coś dokładnie trzeba zrobić, to jest coś takiego jak przy robocie, jak pierogi na przykład pan robi, to też uspokaja, prawda? Trzeba ulepić. Kobiety to mają, że często robią na drutach albo coś haftują. To jest w jakiś sposób na odreagowanie, prawda? Także aktorstwo jest dla mnie za modem. A która rola filmowa lub teatralna jest dla pana taka, która zapadła w pamięć? Nie mam takiej roli, się pan. Ja bym pewnie powiedział, tak, nie ma tak. A może to jest jeszcze taka, co jeszcze dostanę jakąś fajną rolę, co? Może w ten sposób należałoby postawić sprawę. Żadnych marzeń nie mam. Co będzie, to będzie. Ale mam nadzieję, że coś jeszcze fajnego mnie czeka. A co, nie mogę? Oczywiście. No. Jest pan wybitnym, utytułowanym aktorem. Co poradziłby pan młodym, początkującym aktorom? Jakie wskazówki, jakie rady? No to jest podobnie jak w sporcie. No, trzeba mierzyć wysoko. Tu nie ma tak, że byle tylko dostać się do kadry, prawda? No jest ten element wiary w siebie, musi być bardzo, bardzo. To jest rzecz oczywiście czasem wstydliwa. Ale trzeba po prostu wierzyć w swoje, mieć wiarę w swój potencjał, w swoje możliwości, otworzyć sobie po prostu wyobraźnię, że wszystko jest możliwe, wszystko może mnie spotkać. Tym bardziej, że teraz są zupełnie inne czasy, już teraz nie jesteśmy uwiązani tylko do polskiego języka. Młodzi ludzie już teraz na przykład wszyscy bardzo dobrze mówią po angielsku, mogą występować w Europie, na świecie, że marzenia można mieć nawet i tego się nie należy wstydzić. Natomiast przy tym wszystkim zalecałbym ogromną pokorę w stosunku do tego, co nas może spotkać. Pokora i to są dwie sprzeczności, prawda? A jednak to w tym zawodzie jest zawarte. Bóg wie, jakie wyobrażenie o sobie. Egocentryzm. A z drugiej strony gotowość na przegraną, na brak akceptacji, na niepowodzenia. Czy myśli pan, że takiemu młodemu aktorowi jest łatwiej się, czy trudniej przebić w obecnych czasach, patrząc przez pryzmat pana doświadczenia, jak pan zaczynał? Ja powiem panu tak, że ja im nie zazdroszczę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.